Halo, hej, cześć, siema wszystkim, ludzie, z tej strony z Heezer. Zapraszam was na szósty już odcinek z GTA San Andreas. Wracam sobie z odebrania kałacha. Byłem właśnie teraz pozbierać amunicję do mojej jakże przepotężnej broni. I jedziemy po misję Tempenego. Zapomniałem przez co, jak on się nazywał. Tempeny. Który jest tutaj. Panci! Zobaczmy, co ten pies dla nas ma. Move over, let him sit down, asshole. So you finally found time to drop by. Man, I've been busy. I've been burying my moms, man. Sounds like a fucking excuse to me. Officer Pulaski thinks you're trying to screw with us, Carl. Now you get this straight. We own you. You're ours. We can shit on you from such a height, you'll think God himself has crapped on you. You understand? He better fucking understand. Yeah, he better have. Time to go to work, CJ, and earn your freedom. There's a guy holed up across town. You got that address, Pulaski? Another gang-banging, drug-pushing, cop-killing bitch just like you. We don't like him. And he don't like us. Now you make sure he never leaves the neighborhood. Not even in a box. Get the fuck out of here. Czy ja nie mogę ich po prostu zabić? Koktajle Mołotowa. Centrum Los Santos, jedź po nie. Dobra, jedziemy sobie pozbierać koktajle Mołotowa. Ja bym po prostu na miejscu CJ wziął kałacha, którego w sumie mamy, i bym po prostu postrzelał się do Tempenego, do tego drugiego głupka i tego trzeciego głupka z Meksyku. Jak wasz dzień mija? Jak wam dzień mija? Napiszcie. Zostawcie łapkę. Czemu nie? A my... Tutaj gdzieś jest. Wow. Sorry. Masz koktajle Mołotowa, jeźdź do siedziby gangu i ją podpal. Już się wybieram. Przytrzymaj lewy, aby rzucić koktajle Mołotowa. Im dłużej trzymasz, tym dłużej tym dalej rzucisz. A, no tak. No czyli logiczne, że po prostu jak nie rzucę za daleko, to sam się podpalę, nie? Okej. Okay. W poprzednim odcinku, co, ogarnęliśmy sobie Sweeta, ogarnęliśmy sobie Cezara Vilpando. Mamy więcej Meksykańców. Oni chyba nie powinni być problemem. No świetnie. Ej! No! No co jest? No wszyscy do mnie strzelają! Czemu do mnie wszyscy strzelają? No co, o co chodzi? No. Okej. Okay. Rzucaj dalej w kolejne okna. Aha, czyli z tyłu są. Dobra. Lecimy. Aha. Jakiś Meksykaniec. Cyk. I widzę Kevlar. Perfekt. No i możemy uciekać. Głupek płonie. Muszę ją ocalić? A co, jak nie chcę jej ocalać? Bo... Nie? No, ty kurwa gnoju. Kamizelkę musiałem. Dobrze, że kamizelkę zgarnąłem. No co drzesz tą japę? Ona jest na górze. Dobra. Gaśnica.
No nie, bo to zamiast sprayu mam. Przy czym ile by... Okej. Żeby ugasić źródło, tak? Dobra. Tędy. Gdzie ona jest? Dom się zawala! No dom się zawala! No gdzie idziesz? CJ, tam ma pieniądze leżą, co ty robisz? Głupku! Jezus! Odsuń się! No dobra, no i zginiemy, bo... Ona mnie zablokowała, tam mnie zablokowała, ja chciałem tylko pieniądze wziąć. Okej, dawaj! Szybko! Biegniesz? Kaście to! Kaś to! CJ! Od razu w ślimaka? I was nearly dead there for sure. Hey, you look pretty shook up, girl. You want me to take you home? Yeah, please, thanks. Nie, nasz samochód zaraz będzie płonąć. Dawaj motor. No motor też, nie, no, nie chcę tych samochodów. Chodź. No chodź szybciej. Dobra, powoli odbijamy sobie hajs. Idziemy na Groove Street. Pojechałem złą stronę, ale dobra. A ja dobrze jeżdżę. O. Denise Robinson. Give me a call sometime. We should go out or something. Yeah, I'd like that. Okay, I'll catch you later, CJ. Co tu się dzieje? Denis jest teraz swoją dziewczyną. Dbaj o zadowolenie, a będzie cię kochać. Pani do... Co tu się... Pooglądajmy, kurde, co tu się dzieje, nie? Bo... jest dosyć ciekawe. Już? Ten jeszcze strzela w coś, nie wiadomo w co. Dobra. Czyli... telefon... Ile hajsu? Shit, man. How we gonna get to him? It's time for you to announce your return, CJ. You fuck up Glen Park, and that turncoat bitch ass nigga's gonna lose nerve and make a break for it. Okay, I'm gonna come pick you up. Hell no. This is your gig, CJ. You need some stripes. Get over to Army Nation and get a heater. Aw, you real kind. Okay, mamy Army Nation odblokowane? Ile tu ludzi jest w ogóle? Mamy odblokowane Army Nation. Z tego co rozumiem, z tego co powiedział nasz braciol Sweet. W ogóle nasze statystyki, muskulatura na maksa, czyli nie musimy na razie odwiedzać siłowni przez najbliższy czas. Ręce do góry podniósł. Ja sobie skoczę szybko tutaj tylko do pizzerii na jeść się. Nie mamy tłuszczu w ogóle. Z tego co pamiętam, to ta gra mówiła, że jak nie będziemy jeść, to będziemy tracić pasek życia. Także zjemy sobie raz, dwa, trzy,
3, 4. Jeszcze jeden, 5. Nie, będzie 5 pizz. Jesteśmy ogromni. Mamy trochę tłuszczu. Pełno muskulatury. Lecimy. Lecimy z koksem. Misję Sweeta pociągną nam chyba fabułę dalej do przodu. A tego na razie nie chcę, bo jeszcze mam misję u Ridera i u Tempenego. Zaczęliśmy Tempenego, to... Graffiti. Ale nie, ja nie mam kurwa, nie mam sprayu. Zaraz tu wrócę. Zaraz tam będziemy. Tutaj na chacie mamy spray and pray, spray and pray. Skoczymy. Jak już jeszcze jesteśmy, to możemy sobie zapisać grę przy okazji. Bo czemu by nie? Czemu by nie? Gra zapisana, $34,000, jesteśmy bogatymi gangsterami, biorę sobie spray. W łapę biorę nic. Skakujemy do fury i jedziemy z powrotem na misję od pana Tempy Pałej. Ja, jeżeli chodzi o tą misję z dziewczyną, chyba raczej nie będę chciał robić, bo mi się nie chce. To było graffiti? Tak. No i proszę bardzo. No i po co wychodzisz z samochodu? Nieproszony, dawaj, biorę twój samochód. To by już się kolego nie przyda. No ja nie chcę Radio Los Santos, gdzie jest Radio X? A! No Sweet tam jest, się pokazał na mapie, nie widziałem go wcześniej. Sweet jest tutaj po drodze, ale tak jak też powiedziałem przed chwilą, ja nie będę na razie... No rozbili mi oponę, balasy. Nie będę kontynuować póki co Sweeta, bo sobie będę chciał dokończyć panów policjantów i Ridera, który nam się tam jeszcze pokazał. Nie wiem, co Rider dla nas ma. Bo ja z wami będę szczery, ja nie pamiętam, co Rider nam już dał. W sensie za misję. Zajadę? A jak? Perfekt. Tempeny! Carl! Damn! Where are you off to? Shit! Where you running off to, Carl? I thought we were friends. Yeah, whatever. As an officer in charge of putting an end to gang violence, I find myself in a difficult moral position, Carl. Yeah, right. Carl, I'm hurt. I truly am. And just as I was about to help those poor Grove Street boys. Oh, yeah? How? I like the status quo, Carl. I like having all you bastards doing my job for me, blowing each other's guts all over the side. Dumb bastards. Now, if it's brought to my attention that one tribe gets an unfair advantage over another, that truly troubles me, Carl. So what you saying, man? I'm saying the ballers have brains, Carl. They watch the news. I'm saying they're making friends, cutting deals, and tooling up for more than half-ass drive-bys. Lots of cheap guns coming into America since the fall of the wall, Carl. Man, cut that bullshit, Tenpenny. Just say what you mean, man. Go check out a busy freight warehouse down the docklands, and you'll see what I mean, Carl. Yeah, okay. Y'all take care now. For sure. Dobra. Jeżdżę do kół, gdzie balasi Rosjanie dobijają targu. Ruskie! Idziemy się z nimi załatwić. I tu mamy jakiś fajny samochód, który mi się podoba, także dawaj mi go. Cheetah samochód, Cheetah. Radio X. I pędzimy z tym samochodem, to tam dojedziemy w 0 minut. O kurwa.
Okej. Zignoruję to. Tędy. No, graffiti to graffiti. No wybaczcie mi, ja wiem, że ten. Ja nie jestem zbyt gadatliwy na tych odcinkach, zauważyłem. Także muszę też nad tym popracować. W poprzednim odcinku powiedziałem, że pracuję też nad wymową, w sensie, że była bardziej taka zrozumiała dla was i dla wszystkich. Bo też na tym mi zależy. Żeby przyjemnie się oglądało te odcinki. No i też przy okazji muszę popracować nad tym, żeby gadać o czymś, o czymkolwiek. Tylko też muszę znaleźć jakieś tematy ciekawe do pogadania. Przez to, że nagrywam kilka odcinków teraz z rzędu, to nie znalazłem żadnego tematu, bo nie miałem kiedy. To było blisko. Rysanie i Balasi mają spotkanie w magazynie. Panci! No już mi chłop otworzył wejście do środka, nie? Ale dobra. Ale dobra. No kur... O nie, 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 nie podjeżdżaj, nie podjeżdżaj! Nie! CJ! Okej, okay. Agent, tajny agent CJ Carl Johnson. Dobra. Kolejnych dwóch rozwalonych. I rozumiem, cyk, dobra. Perfekto. Nie będę zmieniać na tą broń. Bo ja coś czuję, że mi zapierdzieli całą amunicję z tego, co ja teraz mam PMA. A tego nie chcę. To chcę uniknąć. Także wskoczmy sobie do środka, do budynku. Zobaczmy, co tu się dzieje i gdzie są wszystkie ruskie i Balasi. Ty nie żyjesz, kolego? Tajny agent specjalny CJ Carl Johnson w natarciu. No i po co ten głupi ryj wystawiasz? O! No to jest coś, co potrzebowałem. Teraz to normalnie leci. Lecimy. Tam jeszcze kamizelka jest. W sumie. A nie! O! Dało mi sporo... Dobra. Mam całą amunicję do tego. W sensie przerobiło mi amunicję z jednej broni do drugiej. Przeniosło? Przerobiło? Pach, pach. Pach, pach, pach. Skądś na mnie coś... To na mnie strzela? A! Tam głupi ryj wystaje, Balasa. Ile hajsu w ogóle na ziemi leży? Zajebiaszczo... O, a tutaj kawach sobie lewituje jeszcze. Do tego wszystkiego, także jeszcze lepiej. Mamy amunicję uzupełnioną do kałacha. Balas, leżysz. Gin! Gin! No jak nie, on nie zginął? Czym ja mam go gonić? Dobra, teraz będziesz do mnie strzelać. Nie mam czasu na to. Ej! Wracaj tu! No i ci rozwalę ten głupi samochód i tyle z tego będzie. No i po co ci to było? Płonę! CJ, uciekaj! CJ! Dobra. Easy misja.
Watch where you are. I'm walking here. No i po co ci to było? Gadanie głupot do mnie, debilu. Graffiti! O kurwa! Jezus! Oj, ludzie nie potrafią jeździć w tym Los Santos. Tam High Wheeler leży w ogóle też przy okazji na ziemi. O nie! O nie! No nie strzelaj do mnie! Co ty robisz? Kurwa. Dobra, potrzebuję ten samochód, co tam jest. Myślałem, że mnie rozjedzie. Dawaj ten samochód, wchodź samochód! Wchodź samochód! Lecimy szybko na Groove Street, zapisujemy grę i ja tutaj zakończę odcinek. W sumie to tu... kurwa. Tu jest dom do kupienia. Mógłbym go kupić. Mamy hajs. Spierdzielać, bo jadę. Nie. Gonią mnie. Gonio. O nie. Kurwy, balasy u nas na tym są. Zabijcie ich ktoś. No Jezus. Jeszcze płotek ser. Ty jesteś dealerem, to ja wiem o tym. Nie jesteś! To co się ubierasz jak jeden? Dobra. Weźmiemy sobie spray. Weźmiemy sobie spray. Cyk. Żeby mieć zapas. Ja idę zapisać grę, a ty widzu, mój drogi. Zostaw łapkę w górę, jeżeli wam się odcinek spodobał. I subujcie ten kanał. Widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się. Pa, pa!